teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Zui. Tak. Ale kurde, co ja pokazuję w ogóle? O, to jest mój remote. Tutaj mamy Soniki. Tak sobie chciałem po prostu pokazać najpierw. Tutaj mamy Retro City Rampage. Tutaj Mario. No i dzisiaj oczywiście zagram Super Mario 64, ale najpierw synchronizacja, tylko nie wiem dokładnie jak to zrobić, a więc po prostu prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Ja powiedzmy, że to będzie na C. I błagam, żeby się nagranie nie zatrzymało, bo to nie będzie żaden przeskok rozdzielczości, bo specjalnie ustawiłem na 576 i... Błagam. Dobra. Dobra, jest, dobrze. Więc Super Mario 64. Chciałem, żeby było po polsku, ale jak nie dało się niestety. Oczywiście milionie tutaj Marionka. Jest. Ja oczywiście gram na padzie od GameCube'a, bo nie mam niestety żadnej przejściówki. Spada od Nintendo 64 niestety, albo nawet samego Nintendo 64. I tak. I to będzie wasz najgorszy koszmar przez cały ten let's play. Ale dobra, rozpocznijmy. I Mario A. A więc... Rozpocznijmy tą przygodę praktycznie znowu, tylko tym razem live play. Drogi Mario, proszę przyjść do zamku. Upiekłam dla ciebie ciasto. Twoja droga księżniczka Peach. Nie będę tłumaczył, tylko po prostu tak przetłumaczyłem tylko ten list i tyle. Więc praktycznie będę olewał wszystkie teksty. Będę wam tłumaczył mniej więcej. Nie tłumaczył, że w sensie dosłownie słowo w słowo w tekście, tylko po prostu będę tłumaczył, co mniej więcej musimy zrobić. Więc są tutaj duże zmiany, jeżeli chodzi o bez... Mam wersję Nintendo 64, uwierzcie. Dobra, i Mario. Dobra. Juhu, dotarliśmy. I mogę teraz sobie skakać, robić różne pierdoły. Bo to jest pierwsza gra praktycznie platformowa w 3D. A w zasadzie to dupa Jasiu, bo pierwszą było Bubsy 3D. Sterowanie na GameCube jest, przyznam, że troszkę dziwne, ale to może tylko i wyłącznie dlatego, że mój pad z GameCube jest lekko zepsuty, jeżeli chodzi o analog. Muszę w końcu albo zajrzeć do niego do środka, albo po prostu kupić sobie zastępcze, albo kupić sobie nowego. Nie pada, tylko ten, nie wiem jak to nazwać, silniczek z analogiem, czy coś w tym stylu, analog. Ale dobra, no rozpocznijmy to. Ej, widzieliście? On tam był przy drzwiach. Dobra, co mi powiesz? No, przywitałeś się ze mną, wyjaśniłeś mi, o co chodzi w sterowaniu. Czyli C, po prostu obracamy kamerą, co według mnie jest do pupy. Można by to... Zamiast zrobić właśnie takich skrętów, jak na moje można by to normalnie używać, jak... Nie wiem. No i... No i znowu się Julia burzy. Nie ma... Nic. Nie ma... Księżniczki. Przycisk C mógłby po prostu... Nie, zaraz. Nintendo 64 był? Taki analog jak w GameCube? Chyba był. A, i możemy też do tyłu pierwszoosobowego przejść, który jest fajny. No i co? No, mamy 0 gwiazdek, nic jak na razie nie możemy zrobić. Ale... Nie do końca. Możemy wejść tutaj. Do Bob-Omb Battlefield, gdzie zrobimy dzisiaj większość gwiazdek. Nie wszystkie, ale większość. Więc po prostu będę... Odcinki będą tak mniej więcej, że będę przychodził jakiś dany świat. A więc teraz musimy dojść na... tą górę, którą tam widzicie. No i dobra.
Chciałem to nagrać z emulatora, żeby, wiecie, mieć widescreen i HD tekstury, ale stwierdziłem, że nie. Nie, wolę to nagrać tak oryginalnie. Znaczy, no faktem, widescreen byłby fajny i nawet próbowałem coś z tym zrobić. Jak już nawet próbowałem... Kurde. Jak już nawet próbowałem wersję polską zainstalować. Ale się niestety nie pykło. Kurde! Glitchu zadziałaj. Chcę używać glitchu w tym let's playu. Kurde. Dobra, no. Jak mu... Mówiłem, będą używane glitche w tym let's playu. Dobra, chrzęć to. Użyję go, kiedy będę zbierał te czerwone monety. Niektóre gwiazdki są ukryte, niektóre nie. Większość z nich znam, jak zdobywać, a niektóre też nie. Jaka jest niestety ta dola, że nie znam wszystkich. Fajnie by było, bo let's play byłby wtedy dużo prostszy do zrobienia. Dobra, już jesteśmy na samej górze, bo skorzystałem z wielu skrótów. Halo. Padzie, nie świruj. Będę musiał sobie na... Albo też mogę sobie kupić klasyczny kontroler. Dobra, on jest oburzony, że niby ja mam lepsze wąsy i tak dalej. Więc teraz musimy go pokonać. I w przeciwieństwie do wersji DS-a, którą również robiłem, ta wersja nie posiada wielu postaci. To jest... po prostu tu jest Mario i tyle. Ono tu. Zawsze się zastanawiałem, czy ten boss to jest model, czy... czy tekstura. Z tego co wiem, to chyba tylko i wyłącznie ręce... znaczy... kończyny to jest tekstura. Wraz z dłońmi. To są tekstury. A wszystko inne to jest chyba model. No jeszcze no poza wąsami i oczyma. No i dobra, ostatni hit. Dobra. No i jest git. Jak go pokona... i nie możemy go pokonać inną postacią niż Mario, więc nie dostaniemy dodatkowej gwiazdki za to. Albo inny jak. No i teoretycznie moglibyśmy iść już do jakiegoś innego poziomu, ale mówię, ja tu robię 100%, czyli wszystkie 120 gwiazdek. Więc nie będzie takie, czy zaraz 120, czy tylko 100? Bo już nie jestem pewien do końca, bo 140 było w wersji na DS-a. No i teraz mam wyścig z tym gościem. Czyli musimy się z nim ścigać, nie jest to trudne. No nie. Nie chcę tak. Muzyka w tej grze jest fajna. Tylko tyle mogę powiedzieć, ale mówię, to nie moje klimaty kompletnie. Mogę tylko powiedzieć, że jest fajna. Aham. Chyba trochę z long jumpów pokorzystam. Nie będę robił tego glitcha, bo się w ogóle nie opłaca. Mógłbym to w sumie jeszcze bardziej skrócić, ale dobra. Po prostu z tym padem się nie da. Aż tak dobrych trików robić. Jeszcze, bo ten let's play na pewno nie będzie krótko trwał, to mogę przyznać. No i... myk. Juchu. Na pewno ten let's play nie będzie krótki, więc no, możliwe, że nawet w cyklu tego let's playa będzie zmieniony pad. Czyli na klasyczny kontroler. No, kupa, pantrupa. Będę po prostu robił jeden świat, więc odcinki mogą być krótkie, długie, zależy jaki świat. Poprz.
muszą się nabić w Mario. Ho, ho. Wow. Hello. No, pokonaliśmy go i za to dostaje gwiazdkę. Dobrze, chociaż że umie przyznać, że przegrał. Dlaczego? Jak nie umie przyznać, że przegrał, to... No nie fajnie. Przepraszam, ale po prostu mam tu herbatę i nie mogłem się powstrzymać po prostu od wypicia. Nie wypicia jej. Dobra, więc teraz musimy aktywować kaniony. Jak to się nazywa? Armaty, no. Cały czas zapominam polskiej nazwy. To jest przykre. Cały czas pamiętam angielską, a cały czas zapominam tej polskiej. Dobra. No jakim cudem? Ja chyba nie mogę wyczaić tego hitboxu. Dobra. Oczywiście, tak jak w wersji DS-owej, tutaj również życie się odradza za pomocą pieniążków. W sumie w każdym Mario po Mario 64 używał tej mechaniki. Nie mówię, że jest zła. Powiedziałem, że jest nawet fajna, tylko że... Świetnie, mogę tu z wall jumpować. Ahem. Czy mogę tu z wall jumpować, poproszę? Nie mogę, świetnie. A ja może po prostu tu wleść i użyć tamtego armaty. Ale dobra. W sumie to nie ma aż tak dużo zmian. To znaczy, jest sporo zmian i prawdopodobnie w opisie będziecie mieli specjalny film, który opisuje dosłownie każdą, nawet najmniejszą zmianę zrobioną w wersji na DS-a względem wersji na Nintendo 64. Liczając to dodatkowe poziomy i tak dalej. Nie. Dobra, więc zostaliśmy na wyspę. Teraz wystarczy tylko zrobić tak. Myk. I też niektóre z wersji spatchowanej Mario 64, czyli bodajże ta wersja spatchowana wyszła tylko w Japonii. Nazywa się Shindu. Tylko nie wiadomo dokładnie... Znaczy nie, da się ją uruchomić na Wii. I ma też nawet dodatkowe możliwości, jak na przykład spatchowany jest glitch zwany odwróconym long jumpem, który, uwierzcie mi, gamebreakuje, gdyż można dzięki niemu ukończyć grę z 0 gwiazdkami, co jest niemożliwe dla casualowego gracza. Dobra. Osiem czerwonych tych pieniążków. Halo. Uff. Halo. Juhu. Dziękuję. Teraz tu. Okej. Gdzie jeszcze? Tu, na czyim czompie. Boże, zagałka analogowa. To jest takie zło. Że nie mogę dobrze postacią. Nawet nawet w gry z GameCube mam problem z graniem z tym, ponieważ... w ogóle nie wyjaśniłem, co jest zepsute w tym. No wyjaśniłem, że analog, ale jak? Otóż w pewnym miejscu... O, patrzcie. Mario tutaj normalnie chodzi. Chodzi i nagle w pewnym miejscu po prostu... Nagle w pewnym miejscu po prostu padł, nagle jakby... O. Ja nadal trzymam do góry. No i widzicie, Mario chodzi po prostu strasznie powoli. Wyobraźcie sobie,
Jak to było przychodzić Shadow the Hedgehog 3 razy na 100% z tym czymś? Z takim błędem. Ale się udało. Jestem z tego dumny. Dobra, jeszcze tylko dwie te monetki. Pytanie, gdzie one są? Pamiętam, gdzie jest jedna, czyli ta. Druga, to nie mam pojęcia. No kurde. Ja chcę tego glitcha użyć. Mario! No nie. Serio. Mario, ogarnij Downa. No nie, tak blisko. Dobra, zrobię to normalną drogą. Nie będę się krzanił, kurde, bela. Co ja jestem? Okej, okay, to było hamskie. I swoją drogą był też, znaczy tak jakby projekt tylko po to, żeby gość sprawdził swoje możliwości w Unity, ale zrobił tak jakby remake pierwszego poziomu właśnie z Super Mario 64, co wygląda świetnie. I jest też robiony jakiś remake w HD Super Mario 64, tylko teraz za nic sobie w świecie nie przypomnę. Znaczy nie wiem, czy on został anulowany, czy nie. Dobra, w teorii to już mam... Nie, jeszcze jest na wyspie moneta. Kurde, no to niepotrzebnie się tak wracałem. Dobra, no. Trzeba tam iść. Ale jakoś mi się udało. Zrobiłem wcześniej Let's Play Super Mario 64 niż Michał, chociaż ja to już dłużej odkładam niż on. To jest chyba jakieś wyróżnienie moje. Yahoo! Może nie znam aż tak dużo ciekawostek dotyczących Super Mario 64, ale na następne odcinki pewnie się dowiem ich więcej, żeby was poinformowywać o różnych rzeczach śmiesznych. Mogę tak... O! Po prostu w to drzewo. Okej. Okay. Wcześniej to zadziałało. No nie. Ja się nie zgadzam. Heck yeah. Udało mi się. Ale to złapanie w locie to nie jest takie łatwe. Kurde. Dobra, a więc po prostu jak teraz każdy bym zrobił, po prostu sobie stąd spadnę. Hehe. Wszystko obliczone, moi drodzy. Wszystko obliczone. Everything is calculated. Poza tym. Ojeny. Nie, i od razu mówię, to nie będzie jakiś perfekcyjny gameplay. Jak w co po niektórych Sonicach, patrz Sonic Adventure DX. Chociaż nie twierdzę, że tam był jakiś perfekcyjny, dużo bym tam zmienił, jeżeli chodzi o kwestie gameplayu. Ale po prostu... no. Okej, okay, to jest jedna z tych gwiazdek, której jak na razie nie mogę zrobić, a więc po prostu zrobię inną. Którą już widać na samym starcie. Którą można zrobić jako pierwszą. W sumie to każdą... Technicznie każdą by można było zrobić jako pierwszą. Poza Koopa the Quick, ponieważ on jest odblokowany po zdobyciu pierwszej gwiazdki dopiero. Let's Chain Chomp. Katynet. Jeszcze nie zabiję. Dobra. Leć. Uwalniam cię. I... myk. Dziękuję. Dobra, Mario, kurde. Prawdopodobnie następnym let's playem takim z Mario to albo będzie Super Mario Sunshine, albo Mario Galaxy, jakby ktoś się mnie chciał spytać. No i to chyba będzie na tyle w tym odcinku, bo już nie mogę nic więcej zrobić w tamtym poziomie.
A więc dzięki wam za oglądanie. W przyszłym tygodniu będzie kolejny odcinek, gdzie będziemy robić prawdopodobnie Womp's Fortress poziom. A na jutro zapraszam was na Let's Play Sonic Advance z historii Knucklesa. Tym razem więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa.